Witam Państwa serdecznie. Rafał Ziemkiewicz, Salonik Polityczny, Telewizja Republika. Dzisiaj u nas Agaton Koziński, Stanisław Janecki i Wiktor Świetlik. Dzień dobry. Mamy za sobą tydzień, w którym się dużo nazdarzało, ale chciałbym, żebyśmy sięgnęli... Generalnie zajmujemy się sprawami krajowymi, ale to w zasadzie też sprawa dotycząca naszego kraju, bo wiele od tego dla Polski zależy. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli najpierw do Parlamentu Europejskiego, gdzie ukonstytuowały się władze parlamentarne. Wszystko zostało po staremu, mimo wyniku wyborów europarlamentarnych, to znaczy ci, którzy dostali najwięcej głosów, pozostali w izolacji, ponieważ dotychczas rządzący sięgnęli po poparcie bardziej na lewo jeszcze idących skrajności, w tym wypadku Partii Zielonych, która głosowała za ponownym wyborem pani von der Leyen. To wszystko, co wyraźnie zostało odrzucone w wyborach przez Europejczyków, w związku z tym pani von der Leyen zapowiedziała, że będzie realizowane. Do 2050 roku Unia Europejska ma w ogóle nie emitować dwutlenku węgla. W 2035 roku ma zostać wyprodukowany ostatni samochód spalinowy, chyba że taki, który będzie jeździł na syntetycznym paliwie, które przypadkiem produkują tylko Niemcy, bo tu przypomnę, jest taki wyjątek zrobiony. No i tak dalej, i tak dalej. Padła też zapowiedź, że przydział wszelkich funduszy europejskich, wszelkich już, będzie uzależniony od praworządności przestrzegania, a kto przestrzega praworządności, właściwie nie wiadomo na jakiej zasadzie i kto, ale można się domyślić, kto będzie oceniał. Zdecyduje komisja. No, ja mam takie wrażenie, jakby w garnku się gotowało, to zresztą mówiłem już na naszej antenie, i najpierw tak jedną ręką trzymają tę pokrywkę, potem drugą, teraz to już wyszli kolanem na tę pokrywkę, żeby te, ale tam się wzbiera na litość boska. Myślicie, do końca kadencji pani von der Leyen przetrwa ze swoimi butnymi zapowiedziami? No ja myślę, że oni jednak liczą na to, że ten garnek to jest taki kociołek na ognisko, gdzie się może zbierać, ale śruby są, najwyżej dokręca się coraz bardziej śrubę, żeby... Albo opał się skończy, żeby tak, no żeby dokręca się coraz bardziej śrubę i ona coraz bardziej trzyma. I to jest dokręcanie śruby, to jest właściwie w tym kształcie i w tym modelu sprawowania władzy w Unii Europejskiej, to jest z perspektywy i pani von der Leyen, całej Komisji Europejskiej i tego układu politycznego, który rządzi Europą dzisiaj, to jest jedyna metoda. Maksymalne dokręcenie śruby. No oczywiście inną metodą byłoby lekki podział władzy, ale to jest zawsze, czyli to co w przypadku pani Meloni miało się odbywać. Natomiast no, to jest zawsze ryzyko. To jest zawsze ryzyko, że cały ten kocioł strzeli w pewnym momencie. Natomiast jeżeli dokręca się śrubę, no to oczywiście no, gdzieś może nastąpić moment, który rozsadzi kocioł. Wygląda na to, że w Polsce, w Europie to by było właściwie chyba, dzisiaj już musiałaby się rewolucja odbyć prawie, że. Natomiast dokręcanie na czym polega? No dokręcanie polega na tym, że Komisja Europejska musi dzielić jak najwięcej funduszy. Cała zielona transformacja, ale też po części pakiet migracyjny są oparte na tym, żeby jak najwięcej funduszy przetransferować w stronę Komisji Europejskiej, która będzie miała kij w postaci tych wszystkich kar, a równocześnie marchewkę w postaci równoważących je dopłat i budowała swój własny budżet i swój własny aparat finansowy, a do tego pojawia się aparat karny. Czyli właściwie, jeżeli już mamy finanse i jeżeli mamy możliwość karania, czyli no właśnie kontrolę nad tak zwaną praworządnością, to w ten sposób sprawujemy władzę. Zostanie Komisji Europejskiej jedna rzecz jeszcze do realizacji. Aparat siłowy w Unii Europejskiej. I jestem bardzo ciekawy, czy oczywiście o tym się mówi, ale to jest jednak troszkę trudne. I zastanawiam się, czy to nastąpi, czy zaawansowane prace nad tym nastąpią w Unii. Myślisz o Eurowehrmachcie? Jest taki pomysł... Europolicji granatowej ewentualnie. No, może innego koloru, bo jest taki pomysł z czasów Cesarstwa Rzymskiego, że któryś z przybyłych plemion w europejskich można powierzyć na przykład pilnowanie praworządności, wyposażając je w odpowiednie. Taką mam koncepcję. Żartowałem oczywiście, proszę tego im nie przekazywać, bo to traktują poważnie. Czyli co? Afgańczykom. Czyli mamy do czynienia z podbojem, tak? A czyli nie mamy potrzeby. To jest zarządzanie kryzysem, bo akurat byłem w Strasburgu teraz 3 ostatnie dni. Przyglądałem się z bliska całej tej procedurze wyboru przedłużonej, raczej długiej kadencji pani przewodniczącej von der Leyen. No i tam jest rzeczywiście, tutaj jest próba, no bo
to jest właśnie takie właśnie, że ewidentnie jak kiedyś ten sposób, taki główny nurt europejski, to było absolutnie 3/4 parlamentu, czy nawet 7/8 europarlamentu, tam pojedyncze figury typu Nigel Farage, Jean-Marie Le Pen, szalenie bawne, wyróżniające się oczywiście w tym tłumie takich samych europosłów, no ale oprócz tego, że się wyróżniali kompletnie politycznie, nie ważyli nic, ważyli tyle, co ich osobowość, a wiadomo, że mówimy o instytucji, gdzie są najważniejsze struktury, mechanizmy, procedury, jedna osoba nie ma szans tego zawrócić, jest to utrzymywanie tego. No tylko, że teraz ten już główny nurt się bardzo mocno skurcza, a główny nurt się zachowuje, jakby nic się nie stało. No więcej tak właśnie 5 lat temu pani von der Leyen miała dużo słabszy wynik niż teraz. Teoretycznie poparcie dla niej było szersze. Koalicja stojąca za nią miała dużo więcej europosłów niż dzisiaj, a wynik na tym przeszła tym 9 głosami. Czyli te klęski zwarły, zewrą mocniej nasze szeregi. Oni wtedy czuli się tak komfortowo, że sobie pozwalali na kłótnie w rodzinie. Teraz widać absolutnie sznurem za mundurem pani von der Leyen, były minister obrony Niemiec, i absolutnie nie ma żadnego odstępstwa kroków z wok, dlatego ten wynik jest bardzo, bardzo imponujący. Tam trwa, i to rzeczywiście czuć na poziomie, że jest ten pomysł, co zaczął Wiktor mówić, że rzeczywiście trwa próba rozszerzenia tego głównego nurtu. To dotyczy przede wszystkim partii, która się nazywa EKR, frakcji, do której należy przede wszystkim teraz Giorgia Meloni, premier Włochy, jej partia Bracia Włosi, ale w tym jest PiS również, co jest niestety ogromnym problemem dla mainstreamu, no bo ważną częścią mainstreamu jednak jest Platforma Obywatelska i Donald Tusk, a oni mówią po moim trupie, żadnych kontaktów z PiS-em, w związku z tym próby wyłuskiwania Meloni z tego tłumu trwają, ale no jakoś tutaj jest, no widać, tutaj to jest właśnie ciekawe, to jest tam z tyłu głowy jakieś ukłucie, że coś się kończy, trzeba by jakoś redefiniować, kogoś dokooptować, próbować, no bo są 3 grupy prawicowe, EKR jest taka najbardziej umiarkowana, potem są Patrioci dla Europy i trzecia grupa, która nazwy nie pamiętam, tam gdzie jest Ewa Zajączkowska, tam gdzie jest niemieckie AfD. 2 grupy są absolutnie odcięte, wy nic nie możecie, my możecie siedzieć tam, gdzie kiedy siedział Jean-Marie Le Pen, Nigel Farage, i tutaj siedzicie i się nie ruszacie. EKR jest wciągany, taka właśnie dzieli rządź, stara zasada, no trzymamy się rzymskich maksym, widzę, no to dzieli rządź znowu tutaj jest w grze, tylko że to, w jaki sposób to robią, że chcieliby, ale boją się, tak trochę dziubną widelcem, ale zaraz odskakują, że to nie wytryśnie, nie ochlapie ich jakimś nieścieralnym atramentem. No nie wróżę temu sukcesu. Ja się zastanawiam, czy to jest bardziej śmieszne, to co opisujecie, czy to jest bardziej straszne? No straszne jest, dlatego że tak notabene Giorgia Meloni oskarżana o to, że zagłosowała na, wydała oświadczenie, że nie głosowała na panią von der Leyen. Mm-hmm. I jej grupa nie głosowała. Natomiast dlaczego to jest straszne? Dlatego, że wybrano osobę absolutnie umoczoną i skorumpowaną. Właśnie. W środę był wyrok standard jakiegoś europejskiego sądu unijnego, pamiętam, który, nie mogę w tej chwili dokładnie sobie przypomnieć jakiego, jak to się formalnie nazywa, który stwierdził no jednoznacznie, że Pfizer był przekrętem, no po prostu. Prokuratura stwierdziła. Nie, to dokładnie zarzut był taki, że proces był nieprzejrzysty. Nie, ale że przekrętem, no to już było, bo uniemożliwili komukolwiek sprawdzenie. Znaczy były, pani von der Leyen. Że były jak SMS-y, SMS-y znikły. Jak szefowa jest... Z Giertychem. W środę ci stawiają zarzuty, a w piątek... Jak szefowa jest skorumpowana, to kryje skorumpowany układ. Przecież ta afera korupcyjna, katarska tak zwana, zakończyła się niczym. Pani Kaili wróciła do Parlamentu Europejskiego, nosiła się dumnie jako osoba niewinna. Ciekawe, choć tatuś zasuwał z walizkami, z kasą, uciekał z jej mieszkania, zanim tam belgijska policja weszła. No i przecież pani von der Leyen ma na koncie z czasów, kiedy była ministrem obrony Niemiec, aferę z McKinseyem, zatrudniła sobie psiapsiółkę z McKinseya i zrobiła zlecenia na no, kilkaset milionów euro, bo w jednym roku to było 154 miliony. A potem było jeszcze więcej. I ona tam wtedy dwukrotnie w 2 telefonach skasowała SMS-y, bo ona zwyczajem Angeli Merkel, która też załatwiała rzeczy SMS-ami, ale Angela Merkel miała na tyle poczucie przyzwoitości,
że kazała zarchiwizować te SMS-y jako dokumenty po prostu oficjalne, jak urzędowała. Pani Ursula była na tyle sprytna, że najpierw swojemu asystentowi... Skasowała, a potem kazała archiwizować, tak? A potem sama skasowała te z czasów, kiedy załatwiała psiapsiółce dla McKinsey'a te wszystkie kontrakty. I dokładnie to samo było w wypadku Pfizera i jej rozmów z szefem Pfizera, bo chodziło o przedłużenie tych dostaw. Tam wchodzi w grę 20 miliardów euro, a konkretnie to przedłużenie, które ona zrobiła na gębę, czy na SMS-a, przepraszam, dotyczyło sumy 1 800 000 000 euro. I jeśli cały ten... SMS, można powiedzieć. Jeśli cały ten establishment wybiera osobę najbardziej umoczoną, to znaczy, że sam chce być umoczony, albo że wszyscy ci, którzy będą umoczeni, nie poniosą odpowiedzialności. Jeden drobiażdżek, który dodaje właśnie pikanterii tej całej sytuacji, to postępowanie prokuratorskie wyjaśniające pani wobec von der Leyen zostało podjęte na wniosek Partii Zielonych, która w czwartek zagłosowała za nim. Bartosz Arłukowicz, który sądził w ramach komisji śledczej Donalda Tuska, dopóki... A jeszcze, przepraszam was, jeszcze... Fizyka, to za Staszka, fizyka, punkt widzenia od punktu widzenia zależy. Jeszcze o jednym nie powiedziałem króciutko, chodzi o długi Unii Europejskiej. Komisja Europejska zasadniczo nie ma pieniędzy, ponieważ u nas jest wielki pic, że tak zwany fundusz odbudowy składa się z grantów i składa się z kredytów. Otóż nie, on w całości składa się z kredytów, tylko jedne są brane przez Komisję Europejską i żyrowane, a drugie są... Składane ze składek członkowskich do Unii Europejskiej. Tak jest, przez poszczególne państwa. A drugie spłacane bezpośrednio przez państwa członkowskie. Jedne i drugie trzeba oddać po prostu i te europejskie trzeba oddać w postaci europejskich podatków. Natomiast, bo to jest moim zdaniem w sumie tak powtarzamy, bo to tak fajnie pompować, pokazywać, jak to wszystko się sypie i gnije i osypuje się ten mainstream, tak ha, 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 hi, hi, hi. Nic nie gnije. Korupcja bardzo mocno spaja. Znaczy, no tak, spoja ich obóz, tylko obóz się kurczy, no bo każdy obóz ma jakieś właściwości, tylko sztuką istnienia na długo obozu wszelkiego rodzaju możliwość, dlatego demokracja jest uważana za najskuteczniejszy system polityczny, bo ma zdolność stosunkowo bezkrwawej, szybkiej odświeżenia elit politycznych, wymiany kadry władzy. Natomiast do korupcji. No bo nie, ja nie mam takiej, że to może to chodzi o przygotowanie do włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Przecież nie da się wyplenić korupcji, ale można dojść standardy ukraińskie w Brukseli. Ale ja myślę, że to jest inna historia. Taką mam koncepcję. Korupcja też nie lubi konkurencji. No jest działalnością zarobkową i operuje na dobrach, nawet przy tym druku pieniędzy, który odbywa się dzisiaj, na dobrach wyczerpywalnych. Wyczerpywalna jest ilość lobbingu, którą można obsłużyć, ilość biznesów. I bardzo charakterystyczne, że nie dorzuciliśmy jeszcze jednej osoby do tych postaci, które wymienialiśmy, a przecież tego można by wymieniać masę. Wera Jourova, tak? No, prominentna postać polityki europejskiej, umoczona w kompletną aferę korupcyjną i właściwie gangsterską, można powiedzieć, w Czechach. No tak postaci. Działa, ale wyszła i dostała. To dorzuć pana Kosztę, obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej. No. Takich postaci... Takich jest, postaci premier Kosta dużo, też. Ale powiedzmy sobie szczerze, stracił funkcję premiera z powodów korupcyjnych. Za oceanem historia kontaktów Huntera Bidena i całego tego wszystkiego, co się wokoło niego działo, a propos Ukrainy, no też jest niezbyt ciekawa. Natomiast z drugiej strony, zobaczcie, mamy tą historię z Pfizerem, a z drugiej strony w Polsce mamy przywracanie praworządności, które polega na przykład na tym, że za chwilę będzie toczone śledztwo i pewnie też jakieś zatrzymanie albo doprowadzanie Ryszarda Czarneckiego, bo wpisał nie tą miejscowość, żeby tam sobie troszeczkę wedle oskarżeń prokuratury dorobić na kilometrówkach, co wszyscy robili, tak? Mamy historię jakichś tych wyborów kopertowych, które na tle tego wszystkiego są czymś śmiesznym. Ponieważ korupcja nie lubi innej korupcji. Nie, tylko że ten, bo to jest tak, opisujemy stan bieżący, co mam wrażenie opisujemy. Bardzo krótko albo w tym saloniku wiele razy. Bardzo mnie ciekawi krok do przodu. To może właśnie powiem, bo to jest
ta diagnoza, nic się nie zmienia i to, co się wydarzyło w czwartek w Parlamencie Europejskim, potwierdziło wszystko to, że diagnozy są słuszne, tylko cały czas, moim zdaniem, za 3-5 lat w tym samym saloniku, w tym samym składzie powtórzymy dokładnie te same teksty, tylko nie może zmieniał się nazwisko. No to pogadajmy o ścieżkach, w jaki sposób to się może zmienić, bo to jest najsmutniejsze w tej całej opowieści, nie za bardzo tą ścieżkę widać. Nie, kometa. Kompletnie jej za. Chyba, że ja pomijam, ale przykład, komety też nie widzę. Jak w Starym Kawale, dwie metody, cudowna albo normalna. Przerwa teraz i po przerwie normalna rozmowa.